Cześć, nie jest chyba tajemnicą, że przymierzam się do zmiany auta. Dzisiaj zupełnie niechcący trafiłem tutaj taką A3, która mi się dość podoba. Nie jest na sprzedaż, ale mam możliwość tutaj sobie wsiąść i się pobawić tym wszystkim. Także pokażę Wam dzisiaj różne dziwne, ukryte opcje tutaj. Po pierwsze, mogę Wam pokazać, jak sprawdzić kod silnika. Wszystko nie wychodząc z kabiny. Po pierwsze, ten kod silnika. Naciskamy i przytrzymujemy zerowanie. To działa zarówno na Virtual Cockpicie, jak i na zwykłych zegarach. I po jakichś 10-15 sekundach pojawi Wam się zamiast przebiegu całkowitego kod silnika. DJGA. Tak to wygląda. Po drugie, z racji, że mamy tu Virtual Cockpit, czyli tam jest na pewno jakiś system operacyjny cudawianki, jest też skrót klawiszowy, OK i scroll w prawo, który jak przytrzymacie, to otworzy Wam się zielone menu zegarów. Nie ma tu może za wiele, ale jak lubicie takie miejsca, gdzie można coś zepsuć, no to, Was zapraszam. Domyślnie może to być nieaktywne, więc trzeba sobie przez OBD Eleven to aktywować. Moduł 17, zmienić sesję na developer, a później w adaptacjach włączyć developer mode, czy developer menus, czy coś takiego. Tak samo aktywuje się zielone menu w MIBie. Najpierw Wam może pokażę, jak do niego wejść. Z tego co pamiętam, nav i radio, czyli oba do przodu. I po kilku sekundach na ekranie powinno pojawić się lub nie zielone menu. Tutaj też możemy sobie chodzić. Jak lubicie sobie coś zepsuć, no to jest właśnie to miejsce. I też trzeba je aktywować. Moduł 5F, zmienić sesję diagnostyczną na deweloperską, a później w adaptacjach włączyć developer mode albo developer menu. Żeby z niego wychodzić, naciskamy sobie menu. Jest też ukryte czerwone menu i to, jeżeli dobrze pamiętam, było nawigacja i media. Przytrzymać. Czerwone menu nie wymaga żadnego odblokowania, powinno być zawsze dostępne. To jest menu, z którego się przeprowadza na przykład aktualizację systemu. Tutaj nie mamy wrzuconej żadnej aktualizacji na karcie, ani na USB-ku, więc tego nie możemy zrobić. Możemy sobie sprawdzić w systemie na przykład kody FETS i SWAP, jakie są wbite i czy są legalne, do czego są przypisane, kiedy zostały utworzone i tak dalej. To jest ten odpowiedzialny za mapy nawigacji. 0, 2 to jest Audi, 3 to jest jednostka MIB 2 High, kolejna cyfra 0 to jest Europa, a później 002A to jest data ważności tego kodu. Teraz nie pamiętam, do jakiego roku te mapy tutaj będą wchodziły, ale generalnie to jest to. Żeby sobie z tego menu wyjść, aha, jeszcze informacje o wersji, to jest ważne, bo to jest software train waszej jednostki, czyli to, co jest wygrane do jednostki. Możecie sobie to wbić na MIB Helpera, żeby zobaczyć, czy macie jakieś mapki, aktualizacje, radary i tak dalej tutaj do wgrania. Żeby wyjść z tego menu, no niestety klawisz menu nic nie daje, można sobie tutaj cykać, ale stąd nie wyjdziecie. Żeby stąd wyjść, trzeba zrobić to samo, co przy wejściu. To do przodu, to do tyłu, poczekać kilka sekund i powinniście z tego wyskoczyć. Jest. Jeszcze jedna ukryta opcja tutaj, zaraz Wam powiem, to było nav i naciśnięcie tego. Jeżeli zrobicie nav i wciśnięcie, to zobaczycie, że ekran mignie. O, tak się zapalił trochę na szaro, widzieliście? Oznacza to, że został zrobiony zrzut ekranu, tego co było aktualnie tutaj na tym wyświetlaczu, ale ten zrzut jest zapisany na razie w pamięci wewnętrznej. Żeby go sobie jakoś wyciągnąć, trzeba włożyć chyba kartę SD, do tam SD1, do jednostki w schowku, a w zielonym ukrytym menu trzeba tam wybrać kopiuj informacje diagnostyczne i zrzuty ekranu z pamięci na kartę. No i wtedy sobie to skopiuje i możecie sobie na kompie zobaczyć. I ostatni skrót klawiszowy, ten chyba się Wam najbardziej może przydać, to jest nawigacja, radio i naciśnięcie. Nie trzeba tego przytrzymywać, tylko trzeba to raz zrobić szybko. Jak to zrobić jedną ręką, jak się kręci film? Spróbuję. Dam radę. To, i to. Uwaga. Jak to zrobicie? Ekran stanie się czarny. Jednostka się teraz rebootuje. Widzicie już ekran powitalny. Widzę, że nawet się nie złożył ekran. Czasami jest tak, że ekran się chowa i wysuwa. To chyba zależy od regionu albo od wersji oprogramowania. Także tyle na dzisiaj. Dzięki.